Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, dzisiaj ze mną jest Plaga. To siema, jo. I gramy w Simsy. Tak, to tak. Są Simsy Multiplayer. Simsy Multiplayer to są i będziemy tutaj wspólnie budować i tworzyć wspólną, jedną rodzinę. Będziemy zakładać dzieci, na haki. Prawda. Paweł teraz wam kłamie, tak naprawdę lecimy ukraść helikopter, a później zrobimy rozpierdzie. Coś tak, tu leży. Taki normalny duży rozpierdzie. Patrzcie jaką mamy furę fajną. Podoba. Bardzo ładna fura, trzeba przyznać. Jedziemy takim wielkim autem przez miasto, wszyscy już srają w gacie. O nie, to... Pociąg jedzie! Widzisz, pociąg. Plaga lubi pociągi. Wiedziałem, że będzie jechał, bo opuścili ten szlaban i widziałem, mówię, o, pociąg. Widzisz? Dobra, no jedź. Niktownie, widziałem to. Jedziemy już. Czy ty możesz jechać? Sportowej. Halo? Co? Czemu nie jedziesz? No jadę cały czas, to nie jadę, tak jadę. No, jedziesz, ale tak słabo trochę coś. To? No to nie wiem, co to jest jazda w ogóle? No chłopie, to auto nie jest za szybkie, no. No ale to wrzuciłbyś przynajmniej dwójkę, nie? Zdradzę ci tajemnicę. Albo ręczny ściągnij. Bardzo powolny. Ręczny ściągnij będzie szybciej. Powolny jest to auto. Popatrz. Ja dobra, czekaj. Na pełnym gazie. Weź tam na hamplu tam zajeść, dobra? Tak wiesz, tak bokiem. Tak, idziemy tak na ostro, nie? Tak na ostro wieź. Dobra, tylko tam rama jest zamknięta, to raczej to nie jest dobry pomysł, nie? Czemu nie? Co to jest otwarta? Może od prawej jeźdź. No spokojnie, jest otwarta. Boże, ciężarówek. I co, i teraz zakręt taki. Brawo, Paweł! Nie w ten sposób, no! Nie tak miałeś to zrobić. Ej, dobra, wezmę pistolet, po cichu to zróbmy. Po cichu? Dobra, no. Też biorę pistolet. Ty od góry tam można wejść, czy nie? Nie wiem, Paweł. Ja nawet nie wiem, czy tędy wejdę, co wszedłem. To jest jakaś strzelnica. Ja spróbuję od góry tu wejść, czekam, tu jest przejście. Nie ma wejścia, niestety. Ej, znalazłem przejście przez dach. Tak! No. Znaczy, ja biegnę. Mam nadzieję, że da się wejść, w sensie. Znaczy na dach dopiero wchodzę. Wejście, które nie wiem, czy jest wejściem tak do końca, tak? O to ci chodzi? Czekaj, w sumie to jestem na dachu. O, no. I tu mogę przeskoczyć. O. Dobra, później będę biegł tędy. Ej, ale tu jest woda. Wziąłem sobie swój najcichszy strój. Ty, ale można by tam ich, okrążyć dookoła. No, okrążyć dookoła. Okrążyć dookoła, wiesz, tak po cichu. No, okrążanie dookoła zawsze się udaje. Dobra, jestem. No i co? Gdzie to okrążanie? Palili! O nie! Mój nie wyhamował i glebnął. Wow. Dobra, płyniemy, Paweł. Widzisz, że tak po cichu. Po cichu. Oczywiście. Umiesz po cichu pływać w ogóle? Tak, Norris i ten, Max Payne. Max Payne, Jack Norris. Słyszysz? Słyszysz, jak cicho płynę? Właśnie, nic nie słyszysz, bo cicho płynę. Czekaj. Patrz, na tą barkę wskoczymy i z tej barki ich zaskoczą. Oni mówią, to barka nie pływa od lat, nie? On będzie tacy, ta nie pływa, ale ja umiem pływać. Czekaj, pomyślmy, coś nie tak jest. Nie da się na nią wskoczyć niestety. No, to może być problem. Ale ten twój plan to w ogóle... No ale to przynajmniej nie będziemy musieli strzelać, bo ukradniemy śmigłowiec po cichu, wiesz? Ale to nie wiem, czy się to uda w ogóle, wiesz? Co? Czemu? Nie, no dobrze jest, co ty się... Cicho! Ale patrz, na cicho to zrobimy, misja na cicho. Misja na cicho, zobacz, o, jest śmigłowiec. Ty, ej, nawet to jest Bobcat. Ło, Bobcatem polecimy. I patrz, czekaj, bo oni tutaj nas nie widzą. Cicho, na spokojnie. Nawet nie słyszą nas tutaj. Ja nie wiem, czy my wypłyniemy stąd. Nie, na pewno jest tu wejście. O, jest, widzę drabinkę już. Gdzie? Tam no między tą barką? Znaczy nie, no właściwie za barką jest, ale ja pomiędzy płynę, żeby mnie widzieli, dobra. Nie słyszeli, wiesz, no tak, to jest pod wodę płynie. Pod wodą? Pod wodą. No słabe płuca, wiesz, ostatnio. Aha, nie pal szlugów. Moja postać ostatnio za dużo szlugowała. Dobra. Czekaj, nie wychodzi, od razu nie wychodzi do końca. Bo tu stoi ten, gościu po lewej. Może nie pójdzie sobie. Wyjdź i udaj, że palisz papierosa. Powiedz, o, jak ładnie pływa, zapalę sobie papierosa. Dzień dobry. No wyciągaj papierosa, szybko, Paweł. Masz papierosy? Ekwipunek. No Paweł. Co? W ogóle... Ale on mówił, żeby zapalić się. Papierosa mieliśmy zapalić. Kurde, ale oni chyba idą. Dobra. I strzelaj do nich. Co ty gadasz? Już cię gonią. Wiesz, mi się to nie spodobało. Używaj. Bierzemy Bobcata, czy bierzemy ten śmigłowiec tutaj? Bobcata oczywiście. A. Bardziej pistolet wojskowy, helikopter niż... Bardziej karabin, pistolet wojskowy, karabin, tak? Tak. W sumie nie wiem, co ty do mnie powiedziałeś teraz, ale... No właśnie, widzisz? Dobra, osłaniaj mnie, odpalę... Jezus! Przeładow... Boże, co za bot! Jak to się stało? Jak to się stało, że ja się wziąłem do tej misji? Patrz, ja już się zrespiłem niedaleko. Patrz, zabiliśmy 3 typów, przebiegliśmy tyłem, że prawie w ogóle nie było walki i wziął mi zabił. Paweł, misja jest taka dzisiaj, że kradniemy radiowozy i wrzucamy je do rzeki. Ej, ale słuchaj, powiem ci tak. Nie moja wina, że masz taką całą głowę. No. Proszę cię, dobra, weź tutaj, tu jest jakiś samochód. Weźmy ten samochód, co mieliśmy może. Nasz? A, pozbądźmy się dowodów, żeby nas tu nie było. Dobra. Potrafisz to zrobić? Jest, o, jest, spoko. Poszedł. Dobrze, dobra, teraz pozabieramy auta prezesa. Tu jest ten auto prezesa parkowane. Auto prezesa, widzę, piękne auto. Bardzo dobrze, mamy je. Troszkę jest... A czekaj, wrzuć może gdzieś indziej. Sam tak właściwie, czemu ja nie żyję? Kliknąłem E, a on wysiadł. Kliknąłem E. Chyba kliknąłem F, chciałeś powiedzieć. Paweł! Jezus! Lecisz nim jeszcze? Weź, co za bot! No jak mam nim lecieć, jak nad wodą? 4? Tak, jasne! Paweł, musimy zrobić jeszcze raz to zadanie, ja już mam auto. Prosto... Poczekaj chwilę, tu jest wyjście. To było jakieś planu i nie wiem jak ja to zrobiłem, naprawdę. Pamiętasz tą drabinkę, to ja się stamtąd zbiorę. Tutaj jestem, już wysiadłem. Weźmy może auto. Mam auto, Paweł. Ale weźmy takie inne. O, weźmy na przykład takie, wiesz, żeby nas tutaj... Dobra, to ja biorę te. Przejdziemy przez wszystko. Poczekaj, będę taranował. Ja pierwszy muszę... Otworzyli bramy normalnie. No to weź, udawaj, że cię nie puścili, czekaj. Dobra, co ty mówisz? Przejechałem bokiem, nikt mnie zauważył. Misja na cicho. Na cicho? Proszę cię. Poważnie, na cicho to zrobiłem. Helikopter ostatnio. Ej, już mi bramę otwarli. Jest nawet fajniejszy helikopter, bo jest ten... Łoj, tu z ochrony teraz. Wow, przepraszam. Czekam na ciebie, Paweł, bo mam helikopter z rakietami, ale nadźgało ochrony strasznie dużo, wiesz? Okropnie dużo. A jest Bobcat też. Pospiesz się. Jezus! Strzelaj do nich! O nie, Paweł już za to strzela. Dobra, jadą za tobą, ja cię osłaniam, spokojnie. Mamy! Zrobiłem im plecy, kurde. Dobra, wysiadam. Cofaj, Paweł. Miałeś być żywą ochronką. Dobra, jeżdżę Bobcata. Na szczęście wiedzieli, że nam się nie powiedzie, znaczy powiedzie to, bo to chodziło. Nie powiedzie nam się. Dwa Bobcaty były, trzeba je było jednego zniszczyć, żeby konkurencję wyeliminować. Tak, i oczywiście. Tym drugim dopiero zacząć robotę robić. Bo oni by sobie wyciągali te auta z rzeki, jakby mieli drugiego Bobcata. No na pewno. Nie mają. Paweł, nie ten helikopter! Aha, to czekaj. Wsiadam. Zupełnie nie ten helikopter. Ło! Paweł! Czekaj, jestem! Wróć tu! Wróciłem, już jestem, już biegnę. Jak on wybuchł, jak on wylądował z 3 metrów? No właśnie, nie wiem. Czekaj, zróbmy teraz takie... Czekaj, Mission Impossible, czekaj. Skakuj, Paweł! Chwila! Stój, czekaj! Skakuj! Nie wybuchaj nas, skakuj! Czekaj, już biegnę! Paweł. Biegnę! Silny wiatr wieje, muszę odlatywać. Jestem, uciekaj! Wow, wybuch był! Wow, niesamowite! Nie no, słuchaj, powiem ci tak patologicznych agentów jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. Bobieku, są tajni agenci. Jak chcecie, żeśmy coś innego ukradli, to napiszcie w komentarzach, co mamy ukraść i czy ma być po cichu, czy za głośno. Tak jest. Damy radę. My to zrobimy. Dobra. My nie damy rady, no. Kolejny element zadania to jest oczywiście złapać radiowóz i wrzucić go do rzeki. Tak? Albo wrzucić z wysokości, dużej. Gdzie są radiowozy, Paweł? Gdzie normalnie żyją radiowozy? Znaczy one jeżdżą. A weź tego gościa tutaj, co jedzie. O, jedzie tutaj, tak ładne auto ma, nie? No. Robimy to po polsku, po cebulowe. A ładne rozwalmy mu go. No. A to było dobre, słuchaj, to był najlepszy motyw, był jak powiedziałeś, osłaniaj mi plecy i dostałeś taką kolbą. Tak, rzeczywiście to się udało. Bo ja chciałem akurat przeładować i tak patrzę sobie, przeładuję, a ty nagle... No jest ziomek, patrz jak on się wlecze. No bo mu zajechałeś drogę. Nieprawda, ile ma miejsca, przejechał gdzieś. Mam go? Nie. No nie, no bez jaj, to było idealnie po czerwonej linii. Teraz też nie złapałem. Zabiłeś go? Tak. No? Biedaczy, czemu go zabiłeś? Nikt się nie robi, czekaj. Zupełnie. To jest ciężarówka, wiedziałeś? No ale stary, no... O, masz, dobra, no dobra, okej. Okay. No żyje, tylko zaparkował sobie, mówi, to jest miejsce, w którym chciałem spędzić na Jak poleciał. Zaparkował sobie. Ciężarówka, patrz, czy damy radę z tą ciężarówką. Podejrzewam, że może być z tym problem. Nie no, Paweł, co ty? No co ty? Okej, dobra. Dobrze ci poszło. Nie wiem, że zerwała, Paweł, czy ty tam grzebałeś przy linkach? Znowu próbowałeś prostować haka, Paweł? Dobra, no czekaj, no stary, no czekaj. Nie tak, wyżej, wyżej! Nie ma problemu, Paweł. W lewo, prosto. Wszystko jest under control. Dobra, masz, góra, góra, góra. Zadzwoń do góry. 911, leć w górę. Leć w górę. Ale nie poważnie, weź telefon, wykręć 911 i ten, i oni przyjadą sami. Czekaj. My wtedy rzucimy do rzeki. Ale wiesz co? Plan, Paweł. Dawaj, wykręcaj. Ale nie da się, bo to nie jest GTA 4. Jak to się nie da? Idziesz w zakład, patrz, bierzesz sobie telefon, chodzisz. No. Kontakty. Tutaj masz. No właśnie nie da się. Downtown Caprio. Taksówkę! Patrz, to jest taksówkę? No, no. To jak policja mówisz? Tak, powinien być niedługo. Wiesz co, i go zabijemy, nie? I wtedy policja. Zabij tego, tu przejeżdża. O. Dawaj. Paweł, kill him. Czekaj. Go. Szybciej. Taksówka już jedzie. Leży. Ale tu to auto przejeżdżało. To o to mi chodziło, żeś zabił tego w aucie. Leży. Tu? Tego? Ej, stary, ile tych taksówek wezwałeś? Jedną, przyjechały 3. Co się stało? Ale faza, ty, bez kitu, 3 taksówki przyjechały. To oni, kurde, walczą o konkurencję po prostu, o zlecenia walczą. Tu przysłali 3 zamiast jednej, mówią. Co robisz? Kurde, wezwiemy 3, to na pewno ich odbiorą, może znaleźć osób. To wie. Ostatnio się nie dojechał, więc Marka. Ale ty walczysz. Więc co ty robisz? Ogarnij się. Człowieku, mieliśmy lecieć helikopterem. Goni cię chociaż policja? Jak policja? Mnie goni, bo ja zabiję policjantów. Znaczy, taksówkarzy. No to pytam, czy cię goni, no. Nie mogę cię zahaczyć w ogóle, jesteś niezahaczalny. No weź to, kurde. Pa, no przecież ten fakt to przelatywał centralnie przez twoją tą tak? Auto całe, no. Pa, no faktycznie. I teraz nie zahaczył? Widocznie to jest sprzęt, to jest ten, rzecz, której nie możesz podnieść. O, telefon dzwoni. No nie da się zahaczyć twojego auta. Widocznie tego się nie da. Policja już. Paweł, strzelaj się z nim, ja zabiorę ten... radiowóz, bo nie zauważyli, widzisz? Ukradłem im, oni się skapnęli nawet. A na tych drugich rzucę radiowóz tych pierwszych, wiesz? Czekaj, nie, nie! A nie zabijaj go, poczekaj. Prób. O. Nie do końca wyszło. Dobra, nie zabijaj. Czemu nie zabijaj? Znaczy w tym, w radiowozie ich chciałem porwać, ale nie, nie, nie. Nie jest takie proste. Poczekaj, nie podnoś go jeszcze! Ja lecę bardzo wysoko i wrzucę go im na głowy. Mniej więcej w tym miejscu, gdzie stoisz, Paweł, więc tak? Schowaj się za tą drugą taksówką raczej. Sugeruję. Nie za tą dalej co jest. Dobra, dam radę. Paweł, rzucam ładunek alfa. Rzucaj! Poszedł. No nie, trochę poczuł toru, wiesz? No, ale działa. Trochę, no tak trochę zboczył, faktycznie masz rację. Nie ścigają, więc ja ci będę pomagał po prostu. Pomóż mi! Nie ma problemu. Paweł, zabieram już jednego. Dobra, uciekam. O nie, przejechałem go autem niechcący, tym co go zabierałem. Autem? Aha. Tak. Strzelają do mnie teraz. Do mnie też strzelają. No, helikopter niedługo zginie. Helikopter w ogniu. Trafiłem. Nie, nie trafiłem. Wow, strzelają tutaj. Wow. Lecę, Paweł, zgarnę cię po prostu. Lec gdzieś, gdzie nie ma dachu. Ale tego auta nie zgarniesz. Wiesz o tym? Jedź, zgarnę. To jest taksówka, tego nie zgarniesz. To już ostatnio się stało. To dzisiaj się tylko nie da. Paweł, dobra. Za dużo jest mostów i przepraw. Musisz tak... Czekaj. Teraz! Nie spiesz się, Paweł, podjeżdżaj pod niego. Dawaj. Ale rzeczywiście się nie da. Widzisz, mówię? Ten drugi. Ale coś innego wziąłeś. To wsiadaj do niego. Paguj się, Paweł. Szybciej. Póki policji tu nie ma. Czekaj chwilę. Policja już jest. Paweł, bo nam zabiją. Chwila, chwila. Jedź, leć. Jest, myślni pas i bru. Tom, powoli lata ten helikopter z tobą. Czemu? Próbuję cię tak wrzucić, żebyś przeżył, dobra? Żebym przeżył ten biały w lewej. Pasy, Paweł. Zapiąłem, rzuć! Zapione? Nie, tam jest auto, weźmy tak, żebym następne auto mógł wziąć. A dobra, to rzucę cię tutaj na ten most przeznaczenia. Na most? Fajnie. Tak. O, fajnie. Zrzucę cię tam na górze i ty skoczysz, nie? To nie. Dobra. Wiesz, że przeżyjesz? Mam nadzieję, że tak. No spoko. Przeżyłeś. Tak, i nawet mogę jechać dalej. O, widzisz? A widzisz? Weź inne. Już będę czekał u wyjazdu tutaj. Dobrze. Na siebie. Ciach, ciach, ciach. Wysiadka. Dobra, jestem, Pawełek. Jadę. Musisz wjechać na haka tylko. Dobra, opuść się niżej. Jedyne, co dobra, stój, zrobić. Stój na tej, ciut wyżej. Niżej. Dobra. Idealnie, pa. Policja już jedzie, ale nic nie zrobią, bo ty leci. O kurde. Niezbyt. Paweł, opuściłeś mnie, opuściłeś mayday, mnie. Mayday, mayday, mayday. Muszę uciekać przez ciebie, coś ty mi zrobił. Spokojnie, tu już jest podjazd nowy. Tu już jest policja. Czekam, Paweł. Czekam. Przyjmuję stabilną pozycję. Nie, zginął. Ci chcę zająć miejsce. Nie ginij, Paweł. Strzelam. Rozwalę swój przybyku. Pyry, dobra. Pyry, pyry. Jest auto, widzę. Siadaj, Paweł. O! Uderzyłem się. Nie wsiadacie tak do auta. Nigdy do auta nie wsiadałeś. Co ty mi robisz? Przejechałeś. Jak mnie sponiewiera, no. Dawaj, Paweł, siadaj. Dobra, jedź. Mamy czasu na leć. Żarty. Tir, patrz, tir. Leć. Nad tirem będziesz leciał i wyskoczysz z auta. O. Będziesz na tirze. Na tirze będziesz. Na dobrze. To się zatrzymał. Gonimy dobrze, Paweł. Goń go! Sytuację i podjąć odpowiednią decyzję. Pięknie, to będzie... Skakać albo nie skakać. To będzie super różowe zagranie. Różowe zagranie, Paweł. Tak jest. Nie, to nie będzie różowe zagranie. Nic z różu nie ma. Czekaj, dobra, uwaga. Wyżej, już jest pod nami. On się boi, gościu. Nos mnie swędzi. Kto z nim? Paweł, policja zatrzymała go, wiesz? Kurde, to łatwiej będzie nam rzucić cię na niego. Nie, nie, czekaj, to zróbmy tak, że ja dzwonię po Lamara, żeby przestał... Nie, on dzwonić. Już jedzie. Tak? Pa, to zgubisz policję? No mogę go zgubić, jak zadzwonię do Lamara. Dobra, policję, Paweł. Dobrze, to ja dzwonię do Lamara, żeby zgubić policję. On obu nam zgubi? Już! Ej, my nagrywamy odcinek, typie! Chłopie, typie! Co ty się... Czekaj! Chwila! Nie, nie oprych! Nie w tą stronę! Szybciej, Paweł! Czekaj! To nie Lamar, to do tego, to strzeje się dzwoni. O nie! Nie! Brawo, Paweł. I właśnie przejechała ciężarówka. Nie, nie znowu. No właśnie teraz zgubiłem policję, w sumie rację masz. Dobry pomysł, Paweł. Udało się, nie? Też spróbuję zgubić policję. Spróbuj zgubić policję. Ale na pewno ci się uda. Do tego, do Lestera, nie do Lamara. Ja właśnie pomyliłem Lestera z Lamarem. Mówię sobie, to dzwonię do Lestera. A Lester nie jest... zmniejsz poziom pościgu. O. Okej, załatwiony. Dobra, lecę po ciebie, Paweł. Leź! Dobrze. Albo na pociąg mnie zrzucił, bo pociąg mnie zrzucił. O, to jest dobra opcja. To jest myśl. To musisz wjechać tu. Tutaj do tego auta wsiąść, Paweł. To szybko auta? Musisz to zrobić. Tak, do tego auta. Już? To, Paweł, już jestem, czekaj prawie. Okej, dobra, leć! Odlatuję. Nie hacz, autem nie hacz. To ciężkie. Ale to ciężkie. Nie dyskutuj ze mną tutaj, tylko jedź. Wyganiamy go, patrz. Już go widać. Mission impossible. Impossible. Wrzucę cię do tego wagonu. Tylko jak naprostuję, jak się naprostuje, dobra? Tak. No, będzie łatwiej. No niech naprostowuje. No teraz będzie długa, prosta droga, zobacz. Tylko uda, później jest tunel. Tunel za chwilę, wiesz o tym. No, przed tunelem musimy się wyrobić. Dobra, czekaj. Trochę w prawo. Jesteś, Paweł! Nie w tą stronę! Teraz ja muszę wylądować w pociągu. Ostatnie zadanie. Co? Ty ląduję na pociągu. To tak pośpiesz się trochę. Szybko! Kończy się! Tor się kończy. Ląduj. Lądowałem. Wyskakuję. O nie! Nie skoczył z pociągu. Ale jestem na pociągu, nie martw się. Jaki wybuch. Jesteś na pociągu? To zrobiło, nie? O, dobrze. Dobra, Paweł. Gdzie ty jesteś? W tym materiale. Uciekliśmy. Gdzie jesteś? Bez problemu. Jak to gdzie? W wagonie obok. Wyskoczyłem z pociągu już. Jak mogłeś? Wracaj tu! Widzisz? Tak, Paweł. Co? Stój! Dobra. No nie, no nie. O, Paweł spadł. Okej, wyskoczyłem. Chciałem do wody. Chciałem do wody, ale wyskoczyłem na beton. Dobra, to w sumie tyle chyba w tym sympatycznym odcinku. Tak. Nie wyszło do końca, także no. No, yo. No, yo, trzymajcie się. Nie strzelaj jeszcze, czekaj. Będzie skok do wody jeszcze. Ja myślę, że to jest sympatyczne, Chyba się nie da skoczyć, to nie jest takie proste, czekaj. O! Dobra. No. No, to tyle.